Dziej się zatem historię. Otwieraj się 25. walizka. Bardzo się cieszę, że po raz 25 mogę witać w Łomży gości niemal z całego świata. Zresztą za każdym razem przed naszą publicznością, gośćmi, szeroko otwieramy drzwi. Staramy się być teatrem gościnnym, przyjaznym przede wszystkim i gościom, i widzom. Chciałbym życzyć wszystkim zespołom teatralnym, aby mieli satysfakcję z tych dni pobytu w Łomży. A chciałbym w imieniu mieszkańców zapewnić, że będziecie serdecznie i mile przyjmowani. Że wychodzicie z teatru poza salę. Mam nadzieję, że i mieszkańcy Łomży będą mieli okazję przeżyć wspaniałe chwile, wspaniałe refleksje i wspominać przez rok i oczekując na 26. festiwal Walizki w Łomży. Zainteresowanie festiwalem jest coraz większe. W tym roku mieliśmy rzeczywiście rekordową ilość zgłoszeń, bo ponad 100 z wielu krajów. No i Rada Programowa, która działa przy teatrze, przy festiwalu, zakwalifikowała 14 teatrów do konkursu. 9 teatrów to są zespoły z zagranicy, a z kolei 5 teatrów to są zespoły krajowe. Jestem po raz pierwszy i w jury festiwalu i przyznam się, że jestem po raz pierwszy w Łomży, z czego się bardzo cieszę, bo zawsze chciałam wybrać się na ten festiwal, o którym zawsze słyszałam bardzo dobre opinie o gościnności tutejszej i o atmosferze. Repertuar zawsze jest tu bardzo ciekawy, pojawiają się spektakle też z pogranicza, nie tylko lalkowe, ale właśnie z pogranicza Teatru Lalek, jest też happening, festiwal wychodzi na ulicę, więc to głównie decyduje o jego bardzo ciekawym poziomie. Walizka to święto, nie tylko w teatrze, ale święto również i w Łomży, święto w kraju teatralne, jak również o festiwalu bardzo dużo mówi się poza granicami, dużo się pisze o nim. Zresztą w tym roku rzeczywiście dopisali goście. Myślę, że wizyta prezesa Związku Artystów Scen Polskich, pana Olgierda Łukaszewicza, też była pewnym wydarzeniem, przede wszystkim prestiżowym. Teatry, które do nas dojechały z 9 krajów, zaprezentowały znakomity poziom artystyczny. To były mądre, ciekawe, interesujące spektakle, mówiące współczesnym językiem teatru, niekoniecznie Teatru Lalek, bo podkreślam, że rozrzut tych spektakli jest rzeczywiście bardzo duży, dlatego że zależy mi na tym, żeby nasz festiwal był świętem teatru w Łomży, a więc gościliśmy zespoły znakomite. Jestem naprawdę szczęśliwa, ponieważ jesteście bardzo przyjaznymi ludźmi, szczególnie Iza. Samo miasto jest bardzo czyste i zielone, dlatego też jesteśmy naprawdę szczęśliwe, że możemy tutaj być. Publiczności było sporo, bardzo dużo, wypełnione sale. Na niektóre widowiska publiczność nawet nie mogła się dostać, dlatego że było rzeczywiście olbrzymie
zainteresowanie i co ważne, w tym roku mieliśmy poważną konkurencję, bo przecież festiwal konkuruje z Euro. Ja się cieszę, że też mieliśmy tą swoją strefę widza, może nie kibica, ale widza i rzeczywiście ta strefa widza w tym roku była mocno akcentowana przez widzów. Ponieważ musimy przyznać nagrody również za reżyserię, muzykę, za nagrody aktorskie, będziemy na pewno wyszukiwać osób na scenie, które będą się wyróżniać. To są dyskusje, które dotyczą w ogólności poziomu artystycznego przedstawień, no ale na pewno to, jak spektakl komunikuje się z dziećmi, bo to jest bardzo istotne, to jak jest artystycznie pomyślany, to jak jest spójny, to są bardzo ważne elementy, o których będziemy na pewno rozmawiać. Oczekiwania mam oczywiście duże, chociaż repertuar już znam i wiem, że to będzie dobry festiwal, bo spektakle, które miałam już okazję widzieć, a głównie te nasze z Polski już znam, to są bardzo dobre spektakle, z czego bardzo się cieszę. Będzie na pewno z czego wybierać i z moimi kolegami z jury na pewno będziemy mieli nad czym dyskutować. Byliśmy pod wielkim wrażeniem tych przedstawień i z tego względu tutaj w protokole jury na końcu znajduje się ważna formuła. Jury wyraża gorące podziękowania organizatorom festiwalu za zaproszenie wielu znakomitych przedstawień i stworzenie warunków do ich analizy, uznania ich różnorodności kulturowej i podziwiania procesu doskonalenia sztuki lalkarskiej, w tym także sztuki aktorskiej. Nagrodę w wysokości 1000 zł fundowaną przez dyrektora Teatru Lalki i aktora w Łomży, statuetka, dyplom otrzymują Jiří Kniha i Tomasz Machek za występ w przedstawieniu Putin na nartach. Teatru Liszyń. Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez dyrektora naczelnego Gazety Współczesnej w Białymstoku, statuetka, dyplom, otrzymuje zespół w składzie. Marta Bury, Natalia Zdunik, Henryk Kryniewiecki, Tomasz Kuliberda, Andrzej Pieców za występ w przedstawieniu Niech żyje cyrk Teatru Maszka w Rzeszowie. Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez starostę powiatu ziemskiego, statuetka, dyplom, otrzymuje Ryszard Doliński za rolę Lisa w przedstawieniu Lis Białostockiego Teatru Lata. Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez starostę powiatu ziemskiego, statuetka, dyplom, obraz ufundowany przez Teatrownię i Papieru z Łodzi oraz obraz ufundowany przez rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu otrzymuje Filip Sande za muzykę do spektaklu Świat Garmana Teatru Bajs Warszawy. Nagrodę w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego, statuetka, dyplom, otrzymuje Dimitr Aksenow za scenografię spektaklu Opowieść Rusałek Teatru Lalek Kukolny Dom z Penzy, Rosja. Nagrodę w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego, statuetka, dyplom oraz graweton ufundowany przez Wojewodę Podlaskiego otrzymuje Olek Żugrzda za reżyserię sztuki Dama Pikowa. Grand Prix w wysokości 3000 zł ufundowane przez prezydenta Łomży, statuetka, dyplom, graweton ufundowany przez Wojewodę Podlaskiego oraz statuetkę ufundowaną przez Telewizję Polską, oddział w Białymstoku, otrzymuje. I on powiedział, zobaczysz dziś, jutro, pojutrze, Teatru Aria z Teheranem.
Everything was good, the technical, she was completely happy, yes, because we were a little bit alone in... Wszystko było dobrze zorganizowane, szczególnie od strony technicznej, gdyż byłyśmy osamotnione w czasie tej podróży, ale wasza ekipa bardzo nam pomogła, wszyscy współpracowali, nie mieliśmy żadnego problemu i w spokoju mogłyśmy przygotowywać się do występu. Ja chciałbym wszystkim zespołom teatralnym, tym krajowym i zagranicznym, w imieniu wszystkich mieszkańców Łączy, nie tylko tych, którzy bezpośrednio uczestniczyli, po prostu powiedzieć proste słowo. Z całego serca serdecznie dziękujemy. Ten festiwal z kolei również ma ogromną taką moc promocyjną, że te spektakle, które się tutaj pojawiają, później je można spotkać w innych krajach i na innych festiwalach prestiżowych. Myślę, że teatr stanął rzeczywiście na wysokości zadania. Tyle tych imprez przecież odbyło się w Rynku, na ulicy Farnej, na ulicy Długiej, przy muzeum znakomite przedstawienie, w budynkach, w budynku teatru, w nowej sali diecezji łomżyńskiej przy ulicy Sadowej. Rzeczywiście chylę czoła przed wszystkimi, którzy nam pomagają. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka obchodzi dziś 25. urodziny. Przez ćwierć wieku, rozwijając swoją formułę, stał się niezastąpioną wizytówką Łomży i całego województwa podlaskiego. Łomżyńskiemu Teatrowi chciałbym przekazać wyrazy uznania za bogaty program oraz wysoki poziom organizacyjny festiwalu. Uczestnikom i odbiorcom jubileuszowej odsłony Walizki życzę niezapomnianych wrażeń artystycznych. Z wyrazami szacunku Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ćwierć wieku, 25 lat. Panie dyrektorze, proszę przyjąć słowa szacunku i uznania za te 25 lat, za ten dzisiejszy dzień jubileuszowy, że możemy dzisiaj tutaj spotkać się, bo te gratulacje się należą przede wszystkim organizatorom, a więc całemu zespołowi teatralnemu i panu, panie Jarosławie, osobiście. Panie dyrektorze, chciałbym bardzo serdecznie panu pogratulować tego przedsięwzięcia i zagwarantować, że samorząd województwa będzie je zawsze wspierał. Dziękuję serdecznie. Tylko się cieszyć i radować, że mamy w Łomży tak wspaniałą, cudowną imprezę. Ogłaszam, iż, powiem inaczej, 25. Walizko zatrzaśnie się.